Siema, siema, dzisiaj w planach psuję co? Będę musiał na pewno, chociaż golda może nie będę musiał farmić. Może, bo mam golda, jeszcze mi zostało z tego co wtedy sprzedałem tego orba. Więc w zasadzie można by było trochę pofarmić po drodze, te skrzynki na przykład pozbierać. Muszę tych szamanów. Tylko problem z nimi jest taki, że ich jest ciężko uwalić. Próbujemy może teraz. Najpierw może tego rogala. A nie, to jest włócznik. Próbujemy sobie uwalić to. Powiem wam, że nawet z tym Battle Mage setem giga ciężko jest dalej z tymi rogalami, ja nie wiem. Niby taki drogi był ten Battle Mage set. Niby tyle ma protekcji wszystkiego. Mogę sobie usiąść? Jeszcze nie mogę, bo jak popatrzymy... Czekajcie. Jak popatrzymy sobie tutaj, to wszędzie jest jakiś Slash Pierce 147, Physical Armor 105. 200, 160. Więc... Wydaje mi się, że dużo więcej od tego, co miałem poprzednio. A mimo wszystko i tak... Jakoś tak giga ciężko idzie. Ja bym chciał tego szamana. On tu jest. Tylko... Nim jest taki problem, że on jest niewrażliwy na... Na lightningowe czary. Bo on sam jest lightningowy, nie? Oj, oj. Tu jest jeszcze mobek jeden. Więc w zasadzie ja go muszę bić z autoataków, a patrzcie jak on mnie bije, nie? I problem jest taki, że ja tak średnio jestem w stanie go zabić solo. I kurde, nie wiem. No bo on jest immun na każdy lightningowy spell i umieram, nie? Nie wiem, co ja bym musiał zrobić, kurde, żeby go zabić. Nie mam pojęcia, może biżuteria, bo ja w zasadzie tu biżuterii nie mam. Nie wiem, nie wiem. Z bronią też już ciężko, bo Energy Staff to jest chyba aktualnie najlepszy staw dla mnie. Więc... Ewentualnie lepszy kolorek i zenchantować tego staffa. Ty, o, mam plan na dzisiaj. Zenchantujemy staffika. Zobaczymy jak to działa. Ja jeszcze nic nie enchantowałem. Tylko tą skrzynkę najpierw otworzę. Bijemy sobie tego mopka. Otworzę tą skrzynkę. Bo ja będę musiał bić tych szamanów. Bo ci szamanie mają fajne spelki, które ja bym chciał. Jako lightningowy mage. I ogólnie to te skrzynki chyba najbardziej opłaca się farmić, wiecie? Bo tutaj macie kilka mopków, z których leci gold. Plus skrzynki, z których leci więcej golda. Po 50 czy coś. O kurde, lockpiki mi się skończyły. A czy ja mogę wycraftować jakiegoś lockpika? Gdzie były lockpiki? O, mogę. 4. Miejmy nadzieję, że 4 wystarczą. Dobra, mamy ostatniego. Mamy 4 lockpiki. Jak to nie wystarczy, no to ja już nie wiem. Jest... Tam jest chyba 33% szans tym lockpikiem. Dobra, mamy to. I pa, 70 golda, nie? Także to jest całkiem spoczko. W zasadzie to te mopki jeszcze mogłem sobie zahaczyć. Oj, oj. Ale dwa naraz to. Oj, oj. Oj, oj. Ale sobie nalurowałem. Oj, oj. Dobra, śmierć. Chyba. Chyba, że ucieknę. Ucieknę? Ucieknę.
Dobra. Będę sobie polutuję tylko. I jedziemy do miasta. Pieniążki. I tutaj pieniążki. O, bandaże. Bandaży nie mam. Ciekawe, czy są jakieś lepsze bandaże. Dobra. Jadę do miasta z powrotem, do tego mojego pierwszego. Widzimy się na miejscu. W zasadzie... Kurde, co jesteś znowu. To niedaleko tych skrzynek i tej miejscówki, którą ja chcę farmić z tymi goblin szamanami. Mógłbym sobie chatkę wynająć, nie? Golda mam, bo to chyba 2000 kosztuje. Bo to jest tutaj, o. Pyk. A ja chcę farmić w tych okolicach tych szamanów, nie? Czy to jest ten sam szaman? Nie, to jest jakieś inne. On jest jakiś łatwiejszy. O, ten to w ogóle. Poszedł tak, o. Ile to kosztuje? 2000. Dobra, bierzemy. Na tydzień mamy. Za 2000 golda. I 2000 muszę mieć na... Na kolejne. A to jest też moje? Ta, wagonik jeszcze mam. Na 24 godziny, ale koks. Dobra. Teraz, jak ja mam coś tu wybudować, co? Chatkę na przykład. Tylko jaką? Taką, o? O kurde, ale to wielkie. Czekajcie, to tutaj? O kurde, trzeba miliard stone bloków na to. A ja nie mam miejsca. A skrzynkę jaką? Może najpierw skrzyneczkę bym sobie zrobił, żeby się odłożyć. Container, wood chest. Tu bym sobie dał. Potrzebuję wood logów. No i teraz to budowanie wygląda tak. Siadamy na konika. Dobra, to najwyżej powywalam. Podpinamy wagon. I tutaj na przykład cyk. Siadamy. I tniemy sobie drzewko. I chyba dostanę kłodę. Zaraz zobaczymy. Ja nie wiem, czy tutaj kuleci, czy nie. Uwaga. Nie. Czyli widzicie? Muszę to pozbierać. Nie. Co? Tutaj są. Cyk, muszę to pozbierać. I muszę to wrzucić tutaj. Jak to. Jak to działa? Chyba nie wiem, jak to działa, wiecie? Nie wiem, jak to działa, czekajcie. Bo... Powinienem móc to wrzucić do tego wagonu. Tak mi się wydaje. Chyba, że on musi być podpięty. Czekajcie. No ale tu nie da się tak zrobić przecież tego. A jak ja schodzę... z konia, to ten wagon znika. Jak w ogóle teraz podpiąć nie mogę. Że ja go w jakimś dziwnym miejscu po prostu położyłem. I z tym jest problem. Próbuję tak stanąć? Jak ja go kurde wtedy podpiąłem? Dobra, czekajcie, ja to ogarnę. Dobra, zrobiłem nowy wagon. Tamten nie wiem, jaki zbugowany był. Pa, bo tu sobie normalnie mogę klikać różne rzeczy. No, dobra, to z tym wagonem coś było nie tak. Może dlatego, że to był czyjś wagon, że ktoś... A jak ja mam go podpiąć? A tak, okej.
No i teraz sobie jedziemy, cyk. Co ja miałem zbierać? Kamień chyba, nie? Stone. Stawiamy sobie tutaj, cyk. Kupiemy. No i to co wykopiemy trzeba ładować tutaj i później tam zawozić. Także no, trochę roboty z tym będzie. I tak ogólnie wygląda budowanie w tej gierce. I teraz sobie wyobraźcie, musicie tak całe miasto wybudować, nie? Masakra. Dobra, to co, ja się biorę za kopanie. Może chociaż fundamenty uda się dzisiaj wybudować. No i dobra. Jak tutaj widzicie, nakopałem cały wagon stone'a. Mam nadzieję, że to wystarczy. Teraz to trzeba podpiąć, wrócić. Będzie trzeba kłaść tego stone'a, o nie, tu mopki. No, dobra jest. Aha, bo ja skrzynkę miałem zrobić jeszcze. Dobra, nieważne, zapomniałem o tym. Teraz co, muszę wziąć. I kłaść tutaj wszędzie. Po jednej sztuce. O, mamy jeden filar. Kurde, tych filarów jest tyle, że mi to chyba nie starczy. Tak mi się coś wydaje, ale zobaczymy. Plus jest taki, że to stawianie bloczków dosyć szybko idzie, bo sobie podjeżdżam tak naprawdę tutaj. O, zostawiam. Biorę sobie bloczek. Tu w ogóle ten wagon się nie zamyka, co jest giga fajne, że to okienko cały czas zostaje, bo sobie klikam na bloczek, klikam tutaj, pyk. I budowanko. I tak każdy tutaj element. Także to dosyć szybko idzie i sprawnie. Fajnie jest to zrobione. Myślałem, że wiecie, będzie trzeba podchodzić za każdym razem do tego wagonu, klikać to, otwierać. A tu jest lepiej to zrobione. I teraz sobie pojadę tutaj na środek. Podjadę tym wagonem. Cyk. Gdzieś tutaj, o. I tutaj sobie będziemy kłaść. Raczej bloczków powinno mi starczyć. Dobra, kładę ostatni bloczek i zobaczymy co się teraz stanie, bo ja tu nie budowałem, nigdy nie wiem jak to wygląda. O kurde, teraz ściany trzeba budować. I na każdą ścianę trzeba po 4 bloczki. Ale to będzie farmienia, ja pierdzielę. No. Plus jest taki, że na przykład tutaj mam mało energii. To mogę wykorzystać od kogoś chatkę, jak się gdzieś pali. Wejść sobie. Cyk, usiąść i energia odnowiona. To jest mega fajne. Czy ja tutaj mogę dodać? Cooldown reduction, spell damage increase. Ale nie mogę, mam na maksa. No dobra. Przynajmniej sobie odpocząłem. No, teraz chyba zrobię sobie tą skrzynkę, żeby odłożyć itemy. No i kurde, trzeba tak dużo tych bloczków. Tu wydaje mi się, że będzie trzeba ponad 2 wagony pewnie, nie? No i dobra, budujemy skrzyneczkę, w końcu będę mógł się gdzieś odłożyć. Tylko mam nadzieję, że nie każdy ma dostęp do tej skrzynki. A, dobra, czyli tylko ja mam, ewentualnie mógłbym ją ustawić publiczną, jakbym chciał. Ale nie chcę. Fajnie, bo teraz sobie mogę wszystko tutaj poodkładać. Ewentualnie w razie czego później postawić drugą skrzynkę albo coś. Może golda będę miał przy sobie. Dobra, no i trzeba tą niestety chatkę zrobić, kurde. Trochę roboty tu będzie, bo teraz są ściany. Pytanie, czy też będzie trzeba robić podłogę. Dach? Nie mam pojęcia.